ale myślę, że rąbka tajemnicy uchyli nam tutaj pani dyrektor Danuta Mulik i powie, jak to jest. Szkoła ma 30 lat, a dzieci wciąż takie małe. Zapraszamy panią dyrektor Danutę Mulik. Proszę nam to wyjaśnić, pani dyrektor, gdzie to naprawdę minęło 30 lat. No niestety sama nie mogę to uwierzyć, a jednak. Szanowni Państwo, naprawdę jest mi bardzo przyjemnie tutaj gościć dzisiaj wśród Państwa. Panie dyrektorze, chylę czoła przed umiejętnościami nauczycieli, którzy tutaj pracują. Bo żeby zrobić taką prezentację multimedialną, jaka właśnie tutaj została zaprezentowana, trzeba naprawdę wysokiej kultury osobistej, ogromnej wrażliwości i szacunku dla wszystkich ludzi, którzy odeszli. Proszę Państwa, ja oczywiście pracowałam w tej szkole długo, 17 lat. Widziałam niejedną uroczystość, równie piękną, ale dzisiaj po tym, co zobaczyłam, jestem oczarowana. Bardzo gratuluję uczniom, wszystkim, i tym starszym, i tym maluszkom, że tak pięknie tę uroczystość przygotowali. Gratuluję również nauczycielom, bo doskonale wiem, ile trzeba włożyć pracy, żeby wszystko tak perfekcyjnie wyszło, jak tu dzisiaj. Bardzo wszystkim gratuluję. A teraz w imieniu zaproszonych nauczycieli, byłych nauczycieli i tych wszystkich dawnych 30-latek dyrekcji, gronu pedagogicznemu, pracownikom administracji i obsługi, uczniom i ich rodzicom składam serdeczne życzenia, żeby te lata następne były dla Was dobre i szczęśliwe, żebyście osiągali wiele sukcesów, żebyście mieli satysfakcję ze swojej pracy zawodowej i nauki. A również życzymy Wam, żeby następne jubileusze były takie piękne i udane jak dzisiejsze. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy bardzo pani dyrektor za te ciepłe słowa pochwały. Zaborące słowa pochwały. Dziękujemy serdecznie. Proszę Państwa o powstanie. Baczność do hymnu szkoły.
Spocznij. Pantarei. Wszystko płynie. Panie dyrektorze, czas minął. Proszę zakończyć tę uroczystość. Tak, proszę Państwa, pomaluśku, zbliżamy się do zakończenia naszej uroczystości. Jeszcze raz chciałbym bardzo serdecznie podziękować za przybycie władzom miasta, księdzu prałatowi, Państwu wszystkim, tak licznie tutaj zgromadzonym. Chcę podziękować również sponsorom, medium radomszczeńskim. Gorące podziękowania chcę złożyć na ręce pana dyrektora zespołu szkół elektryczno-elektronicznych. Za to brawo, Ja również dziękuję bardzo nauczycielowi z tej szkoły, panu Leszkowi Sobczykowi. Żadna rodzina, już zaznaczam tutaj, proszę Państwa, za pomoc w przygotowaniu technicznego, tej technicznej poprawy dzisiejszego widowiska. Dziękuję, proszę Państwa, młodzieży, absolwentom, absolwentkom, bo to dziewczynki występowały, ale gorące moje podziękowanie kieruję do Was, moi drodzy, najmłodsi, przepiękne widowisko. Jeszcze raz, proszę Państwa, proszę o gorące brawa. Dziękuję Wam, dziękuję Waszym wychowawcom i opiekunom. Ale moi drodzy Państwo, nie sposób tutaj pominąć, jak pani dyrektor Moli powiedziała, grona pedagogicznego. Składam Państwu serdeczne podziękowania. Jest to wspaniały zespół ludzi. Zespół oddany przede wszystkim dzieciom. Z pasją wykonujący swój zawód. Za co Państwu serdecznie jeszcze raz dziękuję. Proszę Państwa, dzisiejsza uroczystość rzeczywiście dobiega końca. Ale jak na każdy jubileusz przystało i na każde urodziny i u nas nie może zabraknąć urodzinowego, jubileuszowego tortu. Zapraszamy więc Państwa, spotkajmy się w stołówce szkolnej. Tam jedynka jubilatka czeka z tortem. Idąc, prosimy, żebyście Państwo zobaczyli naszą wystawę, która prezentuje osiągnięcia szkoły. Dziękuję Państwu. Jedynka jubilatka czeka w stołówce szkolnej. Spotkajmy się z Państwem. Dziękujemy serdecznie za Państwa obecność. Dziękuję bardzo.